No to jest, dlaczego pan odchodził? Bo niech pan wyjawi te rzeczywiste przyczyny, dlatego że no pan tutaj zeznaje jako świadek. Myśmy tu mówili, kiedy świadek może odmówić. Czy to naraża pana na odpowiedzialność karną lub pana bliskich? No chyba nie. No, to chciałbym zapewnić komisję, że to nie naraża mnie na jakąkolwiek odpowiedzialność karną. Natomiast byłem pytany oczywiście o to nie tylko teraz, ale natychmiast po dymisji, po własnej dymisji, znaczy, prawda, bo to była rezygnacja. Kompletnie moja i w dodatku zapewniano mnie ze strony pana Rostowskiego i premiera, że po prostu żałują, że taką rezygnację złożyłem. No ale ja wyjaśniłem i nie chcę więcej jak gdyby, bo to są sprawy nie tylko również takie prywatne, że podstawowym moim powodem było właśnie to, że uznałem, iż nie będę, nie mogę być przydatny w tej roli, w jakiej zostałem członkiem kierownictwa Ministerstwa Finansów i członkiem rządu. W sytuacji, w której właśnie taki początkowo wydawało się bardzo ambitny plan reformy finansów publicznych zostaje zawieszony. Więc że w związku z tym moja rola się kończy. Znaczy ja nie kwestionowałem, że premier Tusk ma prawo do zmiany swoich poglądów. I nawet mówiłem o tych publicznie, bo przecież nie tylko pan, nie tylko państwo, ale i dziennikarze przy różnych wywiadach mnie pytali i nalegali na wyjaśnienie. I te moje wyjaśnienia były mniej więcej takie, jakie są dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań, panie przewodniczący. Dziękuję. W związku z tym teraz już nie będę jakby tak rundą, tylko tak ogólne pytanie, czy ktoś jeszcze z posłów chciałby zadać pytanie? Akurat ja mam jeszcze 3 pytania. Świadek tutaj przedstawił się jako zwolennik tezy o dużej jakby procykliczności i zależności podatku, wpływów z podatku VAT od szeregu różnych czynników ekonomicznych i od tego, że na przykład w przypadku spowolnienia wzrostu i ten właśnie chciał wyjaśnić, w przypadku spowolnienia wzrostu wpływu, wzrostu gospodarczego, może jeszcze mocniejsze spowolnienie wzrostu wpływów z podatku VAT. Nie takie 1:1, tylko w większej skali. No ale czy możliwa i czy wytłumaczalna zdaniem świadka, bo to już pytanie zadawałem innym świadkom zeznającym przed komisją, zdaniem świadka, wytłumaczalna w jakikolwiek sposób danymi makroekonomicznymi, zmianą struktury importu, eksportu, popytu, podaży, PKB i tak dalej, realnie, która realnie może wystąpić, no bo oczywiście nie taką teoretyczną, że na przykład nagle, nie wiem, z roku na rok o 500% wzrósł import, no bo takie zdarzenia się nie zdarzają w istocie, czyli takimi realnymi. Jest sytuacja, w której wyraźnie PKB rośnie, no wprawdzie to tempo wzrostu spada, ale nadal jest to wyraźny wzrost. Wyraźnie rośnie konsumpcja, a to jest tam 80 parę % bazy wskaźnika do wpływu z VAT-u i jednocześnie spowalnia tempo wzrostu, ale spada. Spadają wpływy, nominalne wpływy i kasowe wpływy z podatku VAT. Czy w opinii świadka taka sytuacja jest możliwy taki wyjątkowy absolutnie splot czynników makroekonomicznych, że to się może zdarzyć, czy jednak należałoby domniemywać, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze wzrostem po prostu no, przestępczości, wyłudzeń, szarej strefy, czarnej strefy. Że gospodarka rośnie, konsumpcja rośnie, a wpływy nie to, że mniej rosną, ale po prostu znacząco spadają. Po prostu nasza wiedza na ten temat jest na tyle niepełna, że ta możliwość, o której mówi pan przewodniczący, też wchodzi w grę, że jest wzrost przestępczości.
Ale ja może, ponieważ padło to pytanie, nie myślałem o tym, żeby powiedzieć, ale może warto zwrócić uwagę komisji na to, że na tak pewne fakty. Teoretyczna wartość VAT, teoretyczna, ta, która przy braku przestępczości powinna mieć miejsce, w latach 2010-2015 rosła według raportów Komisji Europejskiej dokładnie tak szybko, jak sprzedaż detaliczna. Więc jeżeli byśmy tę regułę zastosowali do lat 2016-17, to mamy następującą sytuację. Ponieważ teoretyczna wartość VAT w roku 2015 wynosiła według ostatniego raportu 167 miliardów. Więc biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży detalicznej, ta wartość powinna wynosić 173 w roku 2016 i 188 w roku 2017. Więc biorąc pod uwagę rzeczywiste wpływy w latach 2016-17, mamy lukę VAT 47 miliardów w roku 2016 i 29 miliardów w roku 2017. Czyli za te dwa lata mamy lukę 76 miliardów. Teraz tak, jeżeli byśmy wzięli właśnie te lata 2010-15, które analizuje komisja, to w tych latach luka według tych raportów średnio rocznie 38 miliardów. Czyli jednym słowem, w roku 2016 mamy lukę 47, czyli trochę więcej niż ta średnioroczna. A w roku 2017 29, czyli mniej. Więc jest pytanie właśnie, co sądzić o tej luce z roku 2010-15, prawda? Bo jeżeli zaakceptujemy, że te 38 miliardów to może być wynikiem tam różnych czynników i przeniesiemy to na lata 2015-16, 16-17, no to widzimy, że po prostu mamy stosunkowo niewielki wpływ działań podejmowanych w tych latach na zmniejszenie luki, prawda? No bo nawet w roku 2017 mamy lukę 29, a średnio rocznie wcześniej 38, czyli poprawa jest w wysokości 9 miliardów w stosunku do trendu, do tej sytuacji wyliczonej poprzednio. Więc umiarkowana poprawa. No i rok 2017 jest takim bardzo dobrym rokiem z punktu widzenia wpływów. A pomimo tego mamy umiarkowane zmniejszenie luki w stosunku do tego, co było w latach 2010-15 według tych raportów. Więc będzie bardzo ciekawe zobaczyć, co będzie w roku bieżącym. I tutaj ja nie wykluczam, bo dane dotychczasowe wskazują, że nie ma dużej poprawy. Także no, te dane, ta analiza by wskazywała, że tu mamy pogorszenie w roku jeszcze 2006 na umiarkowaną skalę w stosunku do tego i poprawę też na umiarkowaną skalę. Jednak muszę w dwóch słowach się odnieść, znaczy świadek zaproponował tutaj niezwykle oryginalną metodologię, która każe lukę z roku 2017 odnosić nie do luki z roku 2016, tylko do średniej z lat 2010-15. No,
chyba żadnego wskaźnika ekonomicznego się raczej tak nie liczy. No na przykład, nie wiem, dynamikę PKB to się liczy do PKB z roku poprzedniego, a nie do średniej z pięcioletniego okresu dwa lata wcześniej. No i też średnie arytmetyczne okresowe tutaj są bardzo złudne w sytuacji, jak Światek zauważył słusznie, że spadła z 47 do 29, więc oczywiście średnia tu będzie nadal wysoka, ale trend spadkowy jest bardzo wyraźny. No i wreszcie, jeżeli odnosimy to do działań zmian w prawie uszczelniających system, czy one były skuteczne, czy one były nieskuteczne, no to w sposób oczywisty one były w znaczącej mierze uchwalane w trakcie roku 2016, czyli stan prawny, faktyczny również działalności służb skarbowych i tak dalej. Roku 2016 to były pierwsze niewielkie zmiany w stosunku do stanu wcześniejszego, a większość tych zmian wchodzi z nowym rokiem podatkowym, czyli ten rok, w którym można zaobserwować ich skutek, to jest właśnie rok 2017, gdzie w stosunku do 2016 jest duży spadek. Ale to tylko moja tu krótka wypowiedź. Chciałem zadać inne bardzo konkretne pytanie. Kiedy, gdzie Świadek poznał pana Jana Wincenta Rostowskiego? Czy zostając dopiero ministrem finansów, czy wiceministrem, a pan minister, pan Rostowski był ministrem, czy wcześniej? A jeżeli tak, to kiedy i gdzie? Pierwszy raz spotkałem go, jak przyszedł do London School of Economics jako student. Który to był rok, przynajmniej mniej więcej? Jakieś chyba 73. Ja byłem jego opiekunem, więc on był moim studentem wtedy, przez rok. A potem współpracowaliśmy, napisaliśmy wspólnie kilka artykułów. Więc był współpracownikiem. Więc wtedy to, co mnie zaskoczyło, to to, że on jak dobrze mówi po polsku, chociaż urodził się w Wielkiej Brytanii. To niezwykle cenne i ciekawe, ale już zupełnie poza jakby zakresem prac komisji. Mam tylko pytanie, gdzie i kiedy pan poznał pana Rostowskiego? Jak rozumiem, ta znajomość jakoś tam nie była przez ten cały czas do czasu, kiedy spotkali się panowie ponownie w kierownictwie resortu? Nie jakoś tam, tylko była dość bliska. Rozumiem. Skoro napisaliśmy chyba wspólnie, opublikowaliśmy chyba 4 artykuły. Rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio już Świadek wspomniał, że w pewnym momencie doradzał rządowi Gajdara, rządowi w Rosji. Czy to było przed, po, czy w tym samym czasie, kiedy rządowi Rosji doradzał pan Rostowski? Panowie razem doradzaliście, czy to było w innych okresach? Tak, bo chodziło o okres po puczu, latem 91, do uruchomienia programu rządu 1 stycznia 92. To był ten okres kilku, 4, 5, 6 miesięcy, kiedy tworzony był program Gajdara. I wtedy było parę osób zaproszonych przez Gajdara do współpracy. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie i prawdopodobnie również Rostowskiego, Gajdarowi zależało właśnie na tym, żeby mieć ludzi, którzy mają to doświadczenie z Polski. Bo pod paru względami program Gajdara był kopią polskiego programu. Nie ze wszystkimi oczywiście zmianami, bo na przykład w Polsce został sztywny kurs walutowy, a w Rosji zorientowaliśmy się, że Gorbaczow wydał wszystkie złoto i nie było możliwości, nie było rezerw walutowych, nie można było wprowadzić sztywnego kursu. Więc było dużo różnych zmian w porównaniu z sytuacją polską. Zmian raczej utrudniających realizację tego też programu. Przepraszam, że już wejdę w słowa, ale mi tylko chodziło o to informację, że to było razem. I to jakby tak, no razem, wtedy ale panowie oddzielnie. No, ja wtedy byłem, to był rok 91, ja byłem w dalszym ciągu doradcą rządu, bo to był rząd Bieleckiego w Polsce. Prawda? Także na prośbę polskich władz co drugi tydzień byłem w Polsce. Finansowane to było przez rząd brytyjski. Miałem mniej zajęć w LSI z tego powodu.
prawda? I połowę tego tygodnia spędzałem w Moskwie, a połowę w Warszawie, więc to był taki bardzo intensywny okres. Dobrze. To, przepraszam, ale to z ciekawości, a pan Rostowski wtedy spędzał cały tydzień w Moskwie? Czy... Nie, znaczy on nie był pracownikiem London School of Economics, prawda? Był, a jakie były tam jego, kto go finansował i tak dalej, to nie wiem. Także to działaliśmy niezależnie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w międzyczasie jeszcze pani poseł Janowska zgłosiła dwa pytania, więc teraz może ponowię pytanie, ale po tym pytaniu już zamknę listę jakby pytających. Nie widzę więcej zgłoszeń, to pani poseł dwa ostatnie pytania do świadka. Z informacji, jakie posiadam, jeżeli chodzi o rozmowy i wyjście do mediów, mam taką informację, że pan nie wywiązywał się z tego zakazu, który pan... Ja źle z panią słyszę, przepraszam. Że pan minister zakazał wyjścia do mediów innych osób, aniżeli jego, i podobno się pan nie wywiązywał z tego zakazu. Czy to miało, i czy to wywołało jakiś konflikt między panami, czy taką złą atmosferę? Ja nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie, bo dotyczy spraw osobistych między dwoma osobami, a nie dotyczy przedmiotowej kwestii wpływów VAT-u w Polsce. Dobrze. Ponownie jakby przypomnę o tych ustawowych możliwościach uchylenia się od pytania, więc co najwyżej świadek mógłby do mnie wnioskować o to, żebym uchylił to pytanie jako właśnie... No... To ja bardzo proszę przewodniczącego o uchylenie tego pytania. Ponieważ już pani poseł powiedziała dobrze, więc to rozumiem, że nie uczynię tutaj dużej krzywdy uchylając, choć ja muszę przyznać, że jakiegoś związku mógłbym się doszukać, ponieważ no, zwłaszcza pan minister Rostowski, bo bezpośrednio odpowiadał za te wpływy, więc no, pewna atmosfera współpracy w gronie kierownictwa resortu finansów, wówczas procedowanych różnych projektów w tym obszarze, na pewno miała wpływ, no ale dobrze, zostawmy ten temat i poprosimy. Raczej ja chciałabym jeszcze w tym temacie zapytać się, żeby pan mi tylko odpowiedział tak lub nie. Czy to miało minimalny jakiś wpływ na to, że pan złożył tą dymisję? Tak albo nie? To myślę, że nie musi pan tam uzasadniać, tylko odpowiedzieć tak albo nie. No, tu mam problem, panie przewodniczący, dlatego że pani poseł użyła słowa minimalny. Więc jeżeli zamieńmy to na jakikolwiek, czy było jednym z czynników, które miały jakikolwiek wpływ na to? Jeżeli sprecyzujemy to, że to był wpływ bliski zero, to tak. To ja już dziękuję, czyli rozumiem, że chociaż bliski zero, ale jakiś miał wpływ. Dziękuję bardzo. Tak, acz niewielki. Bardzo dziękujemy. Na tym wyczerpaliśmy listę pytań. Czy chciałby świadek jeszcze zabrać głos? Ja nie. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję posłom za życzliwość w zadawaniu pytań. Bardzo dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie. Po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym będzie mógł pan go podpisać. Na tym kończymy to przesłuchanie. Bardzo dziękuję świadkowi za przybycie i dosłownie 2 minuty technicznej przerwy, proszę państwa, poza świadkiem. 5 minut. No dobrze, 5 minut technicznej przerwy, aczkolwiek raczej bym poprosił członków komisji o pozostanie na sali, żebyśmy zaraz po tym, jak wróci pani profesor, żebyśmy mogli sprawnie rozpocząć. No tak, oczywiście, jak jest potrzeba taka no, pewna ludzka, to trudno, no, trzeba opuścić. Nawet w takim przypadku wskazane, żeby jednak opuścić.